Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego O Matka, ukoić może Twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa. Te słowa refrenu znanej pieśni maryjnej, ilekroć pojawiają się na naszych ustach, to zapewne płyną z głębi serca. Śpiewamy je ufając, że Matka troskliwym okiem wejrzy na nas i obejmie z taką samą miłością, z jaką obejmowała Jezusa. Gdy stajemy przed Tobą, nasza Pani, Królowo, najlepsza nasza Matko, wtedy czujemy na sobie ciepło Twojej miłości, Twojej życzliwości i pełną oddania się postawę. Tobie zawdzięczamy wszystko. Życie Twoje było tak bardzo podobne do naszego życia. Śpiewamy, żeś żyła prosto, zwyczajnie jak my. Twoje życie jest tak bliskie życiu i troskom każdej ziemskiej matki. Wiadomo, jak spostrzegawcze i troskliwe jest oko matki. Dojrzy wszystko, co dotyczy jej dziecka i dopatrzy wszystkiego, czemu mu rzeczywiście potrzeba. Sięga ono głębiej niż
kogokolwiek z ludzi do wnętrza, do duszy dziecka. Dojrzyj źródło jego radości czy smutku. Matka widzi i czuje. Wraz z dzieckiem się cieszy i wraz z nim boleje. Chciałaby, o ile to tylko w jej mocy, uszczec, chronić swoje dziecko. Ale najtroskliwszą jest dla swych dzieci, dzieci z ducha, Matka Niebieska, Najświętsza Boża Rodzicielka. Maryjo, swoją matczyną intuicją, wyczuwa niebezpieczne sytuacje i zawsze spieszy się swą przemożną pomocą. Ty rozumiesz to dobrze, że jesteś naszą matką, a matce nie jest obce los jej dzieci. Ty nie tylko pomagasz nam, ale wrażliwym swoim sercem wyczuwasz naprzód to, co nam jest najbardziej potrzebne i w czym nam potrzeba najpierw przyjść z pomocą. Orędujesz u swego Syna o pogłębienie naszej wiary, o wzrost naszej miłości i o dobro, szczęście naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Dziś patrzymy na Ciebie z podziwem, bo Tyś potrafiła całkowicie i we wszystkim zawierzyć Bogu. Już w chwili zwiastowania powiedziałaś: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A potem przez cały czas trwałaś przy Chrystusie do końca, do Jego krzyżowej śmierci. Od samego początku Jezus dla wielu ludzi jest postacią budzącą sprzeciw, jest znakiem sprzeciwu i tak jest przez wieki. On jako światłość prawdziwa odsłania zamysły wielu, odkrywa obłudę i hipokryzję tych, którzy swoje zło zawijają w szatę sprawiedliwości. Jezus wprawdzie wielu pozyska dla siebie, dla Królestwa, ale dla wielu pozostanie znakiem sprzeciwu. Maryjo, Ty, która pomimo tylu bolesnych doświadczeń pozostałaś wierna Bogu, błagamy Cię z całego serca, uproś i nam, u Syna swego, taką heroiczną postawę zawierzenia. Stawiaj się za nami, gdy ogarnie nas trwoga, zwątpienie lub zniechęcenie, abyśmy wytrwali przy Twoim Synu aż do końca, tak jak Ty wytrwałeś przy Nim aż do wejścia na szczyt Golgoty. Tron swojej łaski dla naszego narodu stanowiłaś w Częstochowie. Na Jasnej Górze spełniają się jak gdyby tu także skierowane słowa proroka Izajasza. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźmy, stąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, niech nas nauczy dróg swoich. Ty, która śpieszysz nam z Jasnej Góry, świecisz nam z Jasnej Góry, towarzyszysz nam poprzez dzieje, krzepisz naród w nieszczęściach, zagrożeniach i klęskach, dźwigasz z upadków i ratujesz od zagłady. Tyle razy w ciągu wieków doświadczył nasz naród Twojej potężnej, cudownej opieki. Doświadczyliśmy, że miłujesz Polskę, naszą Ojczyznę. Prosimy Cię, byś uczyła wszystkich członków naszego narodu, wszystkich nas kochać Ojczyznę. Prosimy Cię, abyś ucząc nas miłości do Ojczyzny, rzetelnej i głębokiej, nie przez deklaracje czy manifestacje, wpajała w nas gotowość do wiernej służby Polsce przez pracę, trud i ofiarę. Prosimy Cię wreszcie, byś umacniała w nas wiarę w Twoje potężne stawiennictwo u Boga. Przychodzimy tu na Jasną Górę po jasne życie, a ono płynie właśnie z Eucharystii, z częstej Komunii Świętej. Przychodzimy tu, aby szukać światła w ciemnościach. Tutaj u Ciebie, Maryjo, należy szukać światła, jasności, jak sprostować zniekształconą psychikę narodu, każdego z nas. Przychodzimy do tej, która ma blizny na obliczu i rozumie nasze choroby i cierpienia, szczególnie te ostatnie. Radujemy się, że dobry Bóg ma tutaj swój tron, przy którym jest i króluje Maryja Jasnogórska. Jasnogórska Matko Kościoła, polecamy Ci Ojca Świętego Franciszka, biskupów, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, generała naszego zakonu, ojca Arnolda Chrapowskiego, ojca przeora Jasnej Góry, ojca Samuela Pacholskiego, kapłanów, zakonników, zakonnice i wiernych.
chorych, cierpiących, służby medyczne, wszystkich, którzy spieszą z pomocą w walce z pandemią, umierających, zagubionych, dzieci i młodzież, tych, którzy znajdują się w niedostatku, w potrzebie i niebezpieczeństwie, pielgrzymów dnia dzisiejszego, dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, pracowników i radiosłuchaczy Radia Maryja Jasna Góra, wszystkie rozgłośnie katolickie, pracowników i telewizów telewizji Trwam. Prosimy o pokój na świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie, w Ojczyźnie i w rodzinach. We wszystkich tych intencjach odmawiamy tajemnicę Droga Krzyżowa Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. We wszystkich naszych intencjach pod Twoją obronę uciekamy się. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna. Suplikacjami modlimy się o stanie pandemii w Polsce i na świecie, za wszystkich chorych oraz za służby opieki medycznej.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Błogosławieństwa apelowego udzieli nam arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. W 76. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau Ojciec Święty Franciszek powiedział: pamięć budowana na prawdzie jest miarą człowieczeństwa i cywilizacji. Tymczasem jesteśmy świadkami próby, że miarą człowieczeństwa dla dziecka jest chcenie, dziecko chciane, a dziecko nieplanowane, niechciane możemy zabić. A dla człowieka dorosłego i chorego ma decydować jakość życia, czyli wysoka lub niska jakość życia. Maryjo, Matko życia, módl się za nami. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.